28 finał w Ośpie, jak zwykle MDEK. Po raz kolejny otrzymaliśmy zgodę na utworzenie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uzyskaliśmy zgodę na kwestowanie i udział 550 wolontariuszy. Szefową sztabu została pani Magdalena Cieplechowicz-Buczak. Dzisiaj w przeddzień finału, 28 finału, wspólnie z Galerią Twierdza organizujemy koncert. W tym roku orkiestra gra, jak zwykle, w bardzo szczytnym celu. Chcemy pozyskać pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Zapraszamy wszystkich do udziału w koncercie. Liczymy na hojność darczyńców. Zapraszamy do wspólnej zabawy. To właśnie wyjątkowy dziś dzień w całym naszym kraju. Każdy może być aniołem i nie musi być to w raju. Ten malutki gest od serca ciebie wcale nie kosztuje, a wielu małym dzieciom młode życie uratuje. 28 finał WOŚP. Wielki koncert. Od godziny 11 aż do godziny 17, czyli przygotowaliśmy aż 6 godzin atrakcji dla mieszkańców miasta Zamość. Usłyszymy najmłodszych, ale nie tylko. Nie tylko, ponieważ koncert przygotowany jest dla wszystkich. Dla dzieci, dorosłych, młodzieży, seniorów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zobaczenia występów tanecznych, wokalnych, pokazów pierwszej pomocy, zumby. A także będziemy pokazywać, jak ratować życie, czyli pokazy resuscytacji, technik walki, samoobrony. Mnóstwo atrakcji, pokazy jiu-jitsu, karate. Zapraszamy, cały dzień działamy. A najważniejsze, warto wrzucić tą złotóweczkę. Oczywiście, warto się podzielić zarówno pieniążkami, ale także swoim talentem, co dzisiaj zobaczymy na scenie. Proszę Państwa, naprawdę warto, ponieważ te pieniążki wracają do naszych szpitali. Dzisiaj postanowiliście się włączyć w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pomóc i poprosić o pomoc. WOŚP działa w Polsce dość długo już i jest to cudowną akcją, dzięki której tyle dobra się dzieje. Każdy może przyjść do Waszego stoiska i się zarejestrować. Tak. Jakie są warunki? Trzeba mieć ukończone 18 lat, ważyć minimum 50 kilo i nie mieć więcej niż 55 lat. No i nie mieć chorób genetycznych, takich, które dyskwalifikują zostaniem dawcą. Stoi na dworze sam, śnieg pada mu na głowę i puszkę w dłoniach ma, uzbierać i nie może. 28 raz, już dla WOŚP kwestuje, dobroci na co czas, nic go to nie kosztuje. Robotyka na WOŚP, skąd pomysł? Uznaliśmy, że pomaganie, jeśli nawet chodzi o WOŚP, o różne zbieranie pieniędzy, no to pomaga nam, pomaga innym ludziom. My jako, można powiedzieć, że budujemy roboty, możemy powiedzieć, że pomagamy w przyszłości, że budujemy tą przyszłość, pomagamy w rozwijaniu siebie, świata, wszystkiego. To, co dzisiaj widzimy, to są Wasze dzieła. Tak, to są nasze dzieła, to są roboty, które razem jako drużyna zbudowaliśmy w naszym warsztacie na różne zawody. Robot podjeżdża i prosi o pieniądze. No tak. Jaki jest odzew? Czy ludzie chętnie współpracują z robotami? Bardzo chętnie, no bo to jest jednak coś takiego, można powiedzieć, troszeczkę niezwykłego, niespotykanego, jednakże można tym bardziej w centrum handlowym spotkać robota, który no pomaga. Bo to jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że to człowiek człowiekowi, a tu jednak się okazuje, że robot też może pomóc. Postanowiłaś zostać wolontariuszem? Ponieważ bardzo lubię pomagać, jest to po prostu moją pasją, bo sama nie wiem, co mnie może spotkać w życiu i ktoś mi może też pomóc, tak samo jak ja komuś pomagam. Jaki jest odzew? Chętnie ludzie dzielą się złotówkami. Niektórzy mają serce i dają nawet po 100 zł lub po 200. Warto wrzucić złotóweczkę do puszki. Bardzo warto, nawet ta złotówka może uratować życie. Dobroczynności trzeba uczyć od najmłodszych lat. Bardzo dziękujemy.